To jest moja pierwsza gra z jawą. Weźmy jeszcze tak na chwilę, wejdźmy zabójców. Czyli zjawa potrafiąca przemieszczać się między światem żywym i umarłym. Jej moc opętanie Yamaoki pozwala na szybsze przenikanie z jednego miejsca na drugie. Gdy poruszasz się w niematerialnym wymiarze, ocalali widzą. Nie widzą, gdzie się przemieszczasz, widzą jedynie iluzję twojej postaci. Tutaj są jej umiejętności, które brzmią jak gówno, czyli każda zniszczona paleta wytępuje gniew bytu. Gdy zniszczysz dwie palety, byt zniszczy automatycznie kolejną paletę, która cię ogłuszy. Nie do końca wiem, jak to działa. Dwa przeklęte totemy pułapki to nawet takie spoko, że powoduje, że jak zniszczą te totemy pułapki, to tam narażenie mamy. Jeden z ocalałych staje się twoją obsesją. Za każdym razem, gdy ocali ukończą naprawę generatora, obsesja dostrzega twoją aurę przez okres 5 sekund. Ale w zamian, za każdym razem, gdy ocali ukończą naprawę generatora, dostrzegasz położenie wszystkich ocalałych przez 3 sekundy. Wszystkie wymagane generatory na obsesję zostanie nałożony efekt narażenia i uzyskasz możliwość zabicia swojej obsesji. O, ciekawe. Czyli krótko mówiąc, będziemy mogli zabić go wtedy z premedytacją. Tak wygląda obsesja. Okej, okay, dobra. Przetestujemy, sprawdzimy, jak to się w praktyce sprawdzi. Dobra, zaczynamy. No i wypróbujmy od razu. Przejście w stan... I co, już? Przeszedłem? A, i teraz się przemieszczam. A, i wychodzę. Dobra, to jest chyba takie krótkie po prostu. Dobra, widziałem tam jakiś ruch. I silnik zrobiony. Mhm. To jest takie krótkie chyba bardzo. Ale ktoś tu się czaił, co nie? No ktoś tu biegł, widzieliśmy to, ale mógł powiedzieć do dalszego tego. Silniki nienaruszone jeszcze. Ten nienaruszony. Przejdźmy fazowe, zobaczmy, jak to działa. Tak, faktycznie poruszasz się dużo szybciej. Ale szybko to jest, ale to jest krótkie bardzo. O, proszę. Jest trafiona, widzę drugą gałganicę w krzakach. Co tam się stoi? O ty kurde, zrobiłeś unik. I tam też widzę gałganicę. Dobra, trafiona. Ej, śmiesznie ona wyciąga tą broń, co nie? Jeszcze, czy ona mnie woła? Dobra, tego musimy zrobić. W sumie to silnik musimy zniszczyć. O kurde, ja dlaczego ja nie trafiam? Dziwnie się zachowują ci gracze, szczerze mówiąc. Przejdźmy w te fazowe. Dobra, jedna leży. Drugi leży. No dobra, powiem wam, że szczerze mówiąc, i jeden zrobił silnik. I czeka przy palecie. A, waliście. To sobie czekaj. Nie będę ją gonił po złości. Dobra, gdzie tu jesteś? Chodź tu. Zróbmy transformację. Nice. To jest na jak spoko, muszę przyznać. Ach, to się nie udało. Dobra, zniszczmy paletę. Dobra, chodź tutaj, gałganku. Ono ma całkiem spory zasięg, przynajmniej takie wrażenie odnoszę. Dobra, ty jeszcze nie wsiałeś, to chodź szybciutko na haczyk. No, taka jest całkiem spoko, wam powiem. No i co, i myk na haczyku. Czy ktoś znowu majstrował przy moim silniku? No oczywiście tak. Bo się nie dało nie majstrować przy silniku, co nie? Jesteś tu? Oczywiście, że nie. Bo po co? Ale coś tu biegało. Tak, wiem, że zdjęli skaku. Słyszałem. Czas na transformację. I myk posiekany. Ona zasięg jakiś ma przeogromny. Co wy robicie tutaj? Co? Leżeć. Kurde, dziwne jest ten ataki. Ma spory zasięg, co nie? Dobra, masz, bo widzę, że nie wytrzymasz, jak ciebie nie walnę. Ale nie myśl sobie, że będę ciebie gonić, bo mi się nie chce. No, taki jakby spory zasięg mam. Takie przynajmniej wrażenie odnoszę. No dobra, złapmy tą grubą kobitę. Chodź tutaj. No chodź. Zaczekaj, stać!
Zatrzymaj się! A nie udało się. Kto tutaj to tak zrąbał? A ty tutaj co ty tu robisz? O, myślałem, że... Dobra. Powiem wam, że dziwnie się zachowują ci oceleni. Czy oni chcą się ze mną bawić, czy o co chodzi? O kurde, zapomniałem o tej palecie, szczerze mówiąc. Tak, strasznie dziwnie się ci oceleni zachowują. Dobra, ale... Może zabijmy ich w sumie w końcu? Jak mogłem je dosięgnąć? Dobra, skończmy to, bo już... Dobra, udało się. Nie ma go tu. Dobra, robię silniki w tym czasie. No pewnie tak. Co ty robisz? Ach, nie o to mi chodziło. Dobra, chodźcie, tu jesteś, chodź tu. Chodź. Dobra, trudno. Zabierzmy ją do haku. Trochę czasu zmarnowaliśmy na tych gałganów. Dużo czasu zeszło nam na ganianie się z nimi. Muszę to ogarnąć. A, jak blisko! Dobra, muszę to szybko stuknąć, bo to już prawie jest naprawiony generator. I to samo pewnie ten tutaj zaraz obok. Dobra, chodźmy do tego generatorka. Surprise! Nikogo tu nie ma. Tamten nie robią. No i zrobili go! A nie, to zrobili dalszy. No to gitara. Chodź tutaj. No dobra, muszę poćwiczyć chyba nad celnością. To było głupie, jeszcze byłem daleko. Dobra, koniec tego. Koniec tego wygłupiania. Czas na porę wiszania. Wiszenia. I myk na haczyku. Tak, słyszę ten silnik. Zostawcie ten silnik, lamusy. No, halo. Dobra, idziemy do drugiego silnika, bo pewnie przy nim majstrują. Surprise! A, to jest ta, której miałem nie gonić. No, zostawmy ją. Za to silnik drugi spróbują naprawić. Zostawcie te silniki! Ona chce, żebym ją gonił. A, to walić. Nie gonimy jej. No idź sobie w ko... A, to my gonimy, bo ta jest ta gruba. A, nie wyszło. Kolejny silnik naprawili? No udało mi się chyba. Dobra, chodź ty. Chodź, lasko. Dobra, tego też możemy sobie załatwić. Chodź, chodź, gałganku. No chodź tutaj. Blisko haczyk jest. Szybka akcja. O nie. Naprawili w końcu ten silnik. Ach, nie wytrzymali. Po prostu nie mogli wytrzymać. Dobra, trudno. Szybka akcja. Dobra, czas ciebie dorwać w końcu, bo widzę, że... O, myślałem, że rzuci paletę. Dobra. I tak bardzo chciałeś, żebym cię gonił i co? Po co ci to było? W ogóle ona ma jest moją obsesją, więc z drugiej strony powinienem jej się pozbyć. Bo ją chyba mogę zabić, tak? Potem? O, jedna osoba zginęła na haku. Tak, to ją mogę zabić? Chyba tak, to ją mogę zabić. Ciekawostka. Chodź, wisić na haku. Ale ją później, w końcowej fazie można zabić. Widzę cię. Wiesz, że cię widzę. Kurde, nie... No czasami mi przycisk z jakiegoś powodu. Co ty robisz?
Ja sam im przycisk z jakiegoś powodu nie wchodzi. Dobra, chodź tutaj. No i co ci to dało? Gratulacje. Naprawdę? A, Borrowing Time, okej. Myk, myk! Dobra, czas ją załatwić, bo mnie za gruba jest na tą grę. Chodź tutaj. Grubasie. Naprawię silnik w tym czasie. Cholera. Powinienem się nim zająć w sumie. Dobra, wygrałaś, idę po silnik. Zostaw ten silnik! Dobra, ją zostawmy. Cholera, zostawcie ten silnik! Co wam zrobił? Ja bym sobie ją na drugi raz może wisieć, bo ona tylko raz wisiała. Chodź tutaj. O! Ty gałganico! I ty tak przeciwko mnie? Dobra, musimy bardziej przypilnować silniki. Tam jest jeden daleko. Słabo to wygląda. Powiedziałem się od silników! Kurde, tak blisko. Dobra, musimy wstuknąć, bo nie uda się inaczej. Dobra, chodź tutaj, ty piaro. Poczekaj, to ciebie mam teraz ten. Mogę cię załatwić, tak? Jak pierniczy, jak to czasami wychodzi, ale jestem. Chodź tu. Walić to, idę zobaczyć. Silniki muszę przypilnować. Kurde, znowu się nie udało. Muszę trochę się skupić na tych silnikach, bo oni próbują je naprawić. O, dziwne. Właśnie, oni cały czas próbują naprawić te silniki. Dwóch jest ranny. Jest ta też, gałganica. Dobra, raz trafiona. Oni się tak leczą na zmianę, cholera. Kurde, nie ten przycisk, ajajaj. Kurde. Dobra, koniec. Jest, weszło. Kurde, jak blisko. No i co się bawisz? No trochę irytujące, nie powiem. No trochę bardzo irytujące. I leżysz. Przynajmniej raz. Chodź. A, wiesz co? O, już, gdzie ty jesteś? Chodź, tu lamusie. No i co? Ty jesteś taki mądry? Ty jesteś taki mądry? Chodź tu. Cwaniakowałeś i masz teraz za swoje trochę. Taka jest prawda. Trzeba było nie cwaniakować. Dobra, ostatnia typiara mi została. Teraz nie możemy jej za bardzo podnieść, bo nie doniesiemy ją do haku. Teraz to prawda jest taka, że wystarczy upilnować silników. O. O, była tu, widać ślady. Jedna jest wyleczona, ta jest ranna. Dobra, czas to zniszczyć tą paletę. No i co? Trzeba tą dorwać się dziewczynę, bo mnie denerwuje jak cholera. Chodź tutaj. Daleko biegnie strasznie. Dobra, trzeba ją w końcu dorwać. Chodź tu. Wiem, nie użyłem w ogóle swoich mocy. To prawda. To prawda, że nie użyłem swoich mocy, bo zapominam o nich co chwilę cały czas. Chodź tutaj, koniec, skończyło się śmieszkowanie.
Zdenerwowałeś mnie. Czy ty wszedłeś? No i my leż. Chodź tutaj. Koniec! Trzeba było być milszym. Ua, widzę to. Nie ma haka nigdzie. Tu jest hak. Ale żeśmy zrąbali. Damy radę? Tam jest? I tam jest, dobra. Moment, teraz klapa się pojawi. O cholera, jasna. A może ją zdążę złapać? Mam ją. Chyba, że znajdzie klapę. Może wiedzieć, gdzie jest, bo biegnie jakby tak pewnie. Dosyć. I dosyć pewnie biegnie. Mam cię! Mogę ją zabić? Czas na śmierć! Dobra, pięknie, rozwalone. Lecimy. I widzę już gościa. Widzę dwóch gości. Dobra, no chyba będzie zaczniemy biegać, co nie? Raz trafiona. Tu. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Och, jak blisko. Chodź, bo tu jest hak. Nie chce mi się biegać dalej. No nie bez jaj, że tego nie trafiłaś. No chodź no. Na rany nie chce mi się biegać. Dobra. Chodź, szybko cię powieszę, bo tu silnik jest jakiś naprawiany. Tak blisko mnie? O kurde. Kto to tu naprawia? Dobra, wisz na haku. Dobra, muszę szybko działać, bo... Ale ktoś tu był, ewidentnie. Jest tu jakaś szafa? No i proszę, mamy... Naprawdę ją zdejmie z haku? To było, szczerze mówiąc, takie... Bo ja wiem. Dobra, chodź tu, cwaniaro. Dobra, w sumie. Ach, nie będziemy jej na razie gonić. Chodź tu. Jeden silnik już naprawili przez twoje wyłobuzowanie. Dobra. Dobra, przejdźmy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten silnik ruszyli? Zobaczmy, czy ten silnik został ruszony. Nie. No nie, ten silnik nie jest ruszony, ale ta gałganica nawet się nie wyleczyła? No wiesz co, żałosne. Te silniki są tak blisko siebie. No proszę. No chodź tutaj, gałganico. No chodź, tu przecież widzę, że biegniesz. Co ty tu się czaisz, łobuziaro? Co to za czajenie się? Patrz, jak się czai przy palecie. A, wyszło ci to. Tak, słyszę, że tam się dzieją jajeca. Dobra, chodź! Kurde, wiedziałem, że naprawiam zaraz jakiś silnik. O, trudno, jest to jeszcze teraz mało... Ajajaj! Tutaj są blisko siebie silniki. Dobra, nie dało się tego ominąć, żeby ten silnik jakiś tam nie naprawili. Ale kilka razy sobie przynajmniej powiszą ludzie. Dobra. Widziałem tu kogoś, co nie? Widzieliście tu kogoś? O, jest, tam. Dobra, chodź tu, gałganico.
I to jest ta twoja super taktyka? Chodź tutaj. Gonić ich. Ach, dobra, powieszę ją. Nie będziemy już tacy. Dobra, powiesić sobie na haku, to ci to dobrze zrobi. Jasne? I co? O, proszę. Ile zostało silników? 3 tylko? Raz, dwa, nie, 4. Dobra, to i tak będę wokół nich krążyć. I myk, super moc. Surprise, motherfucker! Dobra, czas najwyższy położyć kolejną osobę. Chodź tutaj! Zatrzymać ją! Policja! Użyję tej palety. Będzie teraz biegać wokół palet. Jak już nie stuknęliśmy tamtej palety w sumie. Wewnętrzny ból odczuwam z tego powodu. Mogą ją naprawić i tą też. Dobra, musimy się trochę tymi zająć niestety. Bo inaczej jak się nie zajmiemy trochę silnikami, to zreperują silniki i uciekną. I wbrew pozorom, a widać, że mocno na nim się skupili. Widziałem tamtą gałganicę. A, uciekła. Dobra, chodź tu. Chodź tu. Dobra, szybko chodźmy do tamtego silnika. Bo oni chcą go naprawić. To jest złe miejsce, żeby naprawili ten silnik. No właśnie, chcą strasznie szybko naprawić ten silnik. Dobra. Chodźmy podnieść naszą leżącą koleżankę. Dobra, teleportacja. O, ciekawostka. O, tamta umarła w ogóle. Dobra, ten silnik też chcą naprawić. Kurde, zrobili to. Dobra, to co, Jessica? Jessica! Zaraz będziesz martwa. Tra la 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 la. Jessica, zaraz będziesz martwa. Jessica, 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 zaraz będziesz martwa. Jessica. Najgorzej ta Fang Ming, ona tak biega jak popierniczona. Musimy bardziej tutaj się, tutaj ktoś się czai na 100%, bo silnik jest prawie zrobiony. Dobra, chodź tu, Feng Ming. Będzie biegać teraz jak popierniczona. Kurde, myślałem, że się jakaś tu pojawi. Ona gdzieś tu jest. I mamy ją. Dobra, raz trafiona. Idziemy teraz z Feng Ming pogadać. Chodź tu, Feng Mingu. Chodź, chodź, chodź. Kurde, jak blisko. Dobra, musimy kurde dorwać w jedną w końcu. Dobra, raz, dobra, trzeba ją dorwać, bo to się w głowie nie mieści. Czy ona tu wybiegła? Chyba nie, chyba ją zgubiliśmy trochę. Dobra, może jeszcze ją złapiemy w sumie. Jest, nice. Nice, mamy ją, chodź tu, cwaniaro. Ona jest w ogóle moją obsesją. Tak pomijając temacik. Dobra, była tu też druga gałganiara. I może gdzieś tu jeszcze być. Co nie? Gdzieś tu jeszcze może się czaić. Gówniara, klapa. O, dobrze wiedzieć. Czyli jak ona zginie, to wiemy już gdzie można, gdzie trzeba uderzać. Dobra, gdzie jest ta klapa? Tutaj, co nie? Gdzie ona była? Już zapomniałem. Gdzie była ta klapa? Ja pierdzielę, zapomniałem gdzie jest ta klapa. Przecież przed chwilą tu była. Jestem upośledzony.
A gdzie była ta klapa? Co jest? Upośledzony jestem, naprawdę. Nie mogę, nie pamiętam, gdzie była ta klapa. Tu gdzieś. Dobra, zamknijmy to. Tu i tu. W sumie tak możemy to patrolować. Ja bardzo... O, widziałem ją. Widziałem ją. Surprise, motherfucker. Nie otworzyła. Dobra, teraz wystarczy ją tylko złapać. I co? Rozczarowanie? Tak, to się nazywa rozczarowanie. Może trochę. Możemy się naganiać w sumie, wiesz, ja mam dużo czasu. Nice. Nice, ale ładnie poszło. No i pięknie. No chodź tu, ostatni lamusie z Wąchocka. Zobaczmy, o jak blisko, haczyk. I myk powieszona. Dobra, bęk. A poczekaj, ona może uciec jeszcze? Nie. Bęk, porobione. 29 tysięcy. Całkiem ładny wyniczek, muszę przyznać. Jestem mega zadowolony z wyniku. No i co dużo mówić, chyba będzie trzeba poszukać jakiegoś innego mordercy, mordulca, bo ten jest stanowczo za łatwy jak na mój skill. Easy.